i zaledwie te kilkanaście sekund ogromnego wysiłku i napięcia i ruszyły znakomicie Grażyna Rapsztynówna. I Zofia Bielczykowa tutaj bardzo dobrze biegnie i Lucyna Langerówna. Ach, cóż to za walka nieprawdopodobna, ale płynniej, szybciej zdecydowanie Grażyna Rapsztynówna. W tym momencie Grażyna Rapsztynówna dowiaduje się, że została rekordzistką świata. Najszybszy bieg w historii światowej lekkiej atletyki w biegu na 100 metrów przez płotki pań.